Ekscelencjo, księże biskupie, czcigodni kapłani, szanowni państwo, wszystkich czci i godności, dane mi jest reprezentować tu akcję katolicką dziś na kongresie. Dane jest mi reprezentować akcję katolicką w Polsce. Przygotowałam krótką prezentację, którą będę chciała szeroko omówić, ale spróbuję zrobić to tak, żeby zmieścić się w czasie. Wyjdę od przełomu i w ogóle dlaczego pojawiła się akcja katolicka, poprzez przylgnięcie do Pana Boga formacji akcji katolickiej, po czyn apostolski, zarówno w życiu publicznym, jak i życiu społecznym, opierając się oczywiście na przykładach. Czas przełomu i potrzeba powstania akcji katolickiej, ona pojawia się za pontyfikatu Jana Leona XIII. To ruchy myślowe, społeczne dążyły wtedy do wyzwolenia się spod wpływów Kościoła, więc to, co dzisiaj obserwujemy, nie jest nowością w Kościele. Leon XIII wyraźnie budzi odpowiedzialność za losy Kościoła. W roku już 1891 pisze szczególną, wielką, największą chyba encyklikę społeczną Rerum Novarum. Działalność Leona XIII dziś odczytujemy jako pierwszy krok do powstania akcji katolickiej. Kolejnym papieżem, który widział w działaniu świeckich wielką rolę, to był Pius X. On cały swój pontyfikat jako swoje motto, ale też pewien program papieża dla całej akcji katolickiej, kieruje do nich słowa. Tym mottem jest i tymi słowami jest, by wszystko odnowić w Chrystusie. Pius X określa akcji katolickiej kierunek i wszystkie struktury organizacyjne. Kolejny papież to Pius XI. Pius XI jasno ukazał proces zeświadczenia narodów. Zauważył, że są państwa, które mogą żyć bez Boga, a ich religią tak naprawdę jest bezbożność. A chyba mi więcej czasu zajmie spoglądanie, czy jestem na dobrym slajdzie. Proszę mi to wybaczyć. Przenikające się wzajemnie nastroje wrogości i walka klas i partii politycznych, rządza władzy, terror i przemoc wzywały do przeciwdziałania. Do tego, by w rozprzestrzenianiu Królestwa Chrystusa widział papież Pius XI zadania dla akcji katolickiej w wspólnych wysiłkach świeckich i duchowieństwa, określając ich urzędowymi pomocnikami hierarchii kościelnej i tak jest po dzień dzień, akcja katolicka jest urzędem Kościoła. Mamy teraz na slajdzie akcję katolicką w Polsce. To w wielkim skrócie. Akcja katolicka wyrosła na przełomie czasów i z wielkiej potrzeby Kościoła. Nie tak jak inne ruchy i stowarzyszenia i wspólnoty Kościoła oddolnie, tylko odgórnie, czyli chcieli akcji katolickiej kolejni papieże. Akcja katolicka w Polsce to przede wszystkim do jej przyczynienia się, powstania, przyczynił się list kardynała stanu Pietro Gaspariniego do kardynała Chlonda, prymasa Polski z 29 roku, w którym wyraźnie pokazuje zadowolenie Stolicy Apostolskiej, że te ruchy co do powstania akcji katolickiej już się zaczynają dziać. Warto tu przywołać wcześniejszy zjazd katolicki, który odbył się w 26 roku i utworzenie Komisji Episkopatu Polski do spraw akcji katolickiej. Ostatecznie w 30 roku kardynał August Chlond powołuje Naczelny Instytut Akcji Katolickiej siedzibą
w Poznaniu. Zatwierdzony jest statut, a świętem patronalnym akcji katolickiej staje się uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Trzeba tu jeszcze dodać, że ta komisja, którą powołano, na czele tej komisji nie stanęli kapłani, tylko stanęli najwyżsi hierarchowie Kościoła w Polsce. To im zależało na tym, by zjednoczyć lud właśnie w katolickiej akcji. I to byli kardynał Kakowski, kardynał Sapieha i kardynał Chląd. Dlatego akcja katolicka była tak siłą ogromną, że w kilka lat zbudowano wielką rzeszę ludzi aktywnych w akcji katolickiej, bo aż około 750 tysięcy. Natomiast przychodzi Polska Ludowa i działalność akcji katolickiej wyraźnie jest niepożądana, jak również inne ruchy i stowarzyszenia. Decyzją władz komunistycznych zostaje zlikwidowana. W Polsce przychodzi trudny czas dla Kościoła. W roku 1950 państwo przejmuje wszelkie majątności, również Kościoła katolickiego, również należące do akcji katolickiej, która posiadała swoje domy, wielkie teatry, mogła budować wielkie przedsięwzięcia z duchem Chrystusa. I tak trwa do lat 80. poprzedniego wieku, kiedy przychodzi wiosna Kościoła, wiosna ruchów i stowarzyszeń, jednak nie może odbudować się akcja katolicka. Dlaczego? Dlatego, że nie ma ustawy o stosunku państwa do Kościoła i dlatego też ona nie może się odrodzić. To dzieje się dopiero w latach 90., kiedy właśnie taka ustawa powstaje w 89 roku. Te przemiany w Polsce wspiera, wiemy wszyscy doskonale, święty Jan Paweł II. Papież widzi, że w Polsce mapa stowarzyszeń i grup jest niepełna. Wzywa biskupów polskich do odnowienia działalności akcji katolickiej, która była ogromną siłą świeckich w czasach przedwojennych. I tak dzieje się już zaraz po wezwaniu papieża, czyli w 93 roku. Biskupi podejmują tą działalność jako pierwsza akcja katolicka powstaje za przyczyną biskupa Adama Dyczkowskiego i to dzieje się w diecezji, której jestem też członkiem, czyli w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. To pierwsza akcja katolicka diecezjalna. Dopiero w 96 roku powołuje prymas Glemp akcję katolicką w Polsce, oczywiście za wolą całego episkopatu. Wielką rolę w budowaniu struktur odbywa pierwszy asystent kościelny biskup Piotr Jarecki. Ostatecznie dopiero 4 lata później, a więc jak trudno było odbudować dobre, wielkie dzieło, w 98 roku pierwszy zarząd się pojawia i tym samym świeccy przejmują odpowiedzialność za prowadzenie akcji katolickiej w Polsce. Akcja katolicka w Polsce posiada swoje struktury. Działamy w parafiach, mamy struktury diecezjalne i mamy struktury krajowe. Na każdym poziomie struktur dekret na prezesa danej struktury otrzymuje człowiek, który jest wybierany w wyborach, ale otrzymuje dekret misję biskupa, dlatego że jest to urząd Kościoła. Prezesa krajowego wybiera Konferencja Episkopatu Polski. Akcja katolicka obecnie działa w 37 polskich diecezjach, ale właściwie można powiedzieć, że w 39, tylko w jednej nie została powołana.
W dwóch jest mało aktywna, dlatego też na slajdzie jest 37. Obecnie mamy ponad 2000 parafialnych oddziałów, które skupiają ponad 20 tysięcy członków. Podstawą formacji aktywności apostolskiej jest formacja. To najważniejsza formacja osobista, ale trzeba nam zwrócić uwagę, już tu dzisiaj była przywoływana ta wielka potrzeba duchowości, formacja wspólnotowa. Ona pozwala na szersze widzenie, wypływa ona z potrzeb wspólnoty Kościoła, aby odpowiedzialnie podjąć działania. Organizowane rekolekcje są zarówno na poziomie krajowym, międzydiecezjalnym, ale też wiele jest realizowanych w poszczególnych diecezjach. Swoją formację podejmują również nasi diecezjalni asystenci, więc wszyscy jakby formujemy się w jednym duchu, by najpierw nasiąknąć Chrystusem, a potem nieść Go w czyny i życie społeczne. Taką formacją również i taką mocą wielką, którą nam daje, to są różne wydarzenia, które pozwalają na integrację naszego środowiska, a jednocześnie zobaczenie, że jest nas spora grupa, to właśnie są pielgrzymki, tu pielgrzymki również ogólnokrajowe na Jasną Górę, to mamy zjazdy różnego rodzaju, mamy konferencje i znowu następny. Akcja katolicka jest przede wszystkim siłą w parafiach, potem siłą w diecezjach, a dopiero wtedy, kiedy trzeba, jesteśmy razem w całym kraju. Od wielu lat, kiedy Akcja Katolicka powstała, towarzyszą nam za sprawą również pasterzy Kościoła materiały formacyjne, jednolite dla całej Akcji Katolickiej w Polsce. One są wydawane, to są trudne dokumenty, ale te materiały formacyjne wędrują do każdego asystenta parafialnego i do wszystkich parafialnych oddziałów. Jedziemy dalej. Co to znaczy? Współpraca z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Ta formacja pozwala nam przygotować się do tego, by być jakby z falą tego, co życie społeczne nam przynosi. Czyli przygotowujemy się do różnych rocznic i tego wszystkiego, co pomaga nam przeżywać aktualność dzisiejszego czasu, tak? Czyli tutaj przygotowanie, jak być naprawdę Polakiem za sprawą Jana Pawła II, który w 2017 roku został również naszym patronem. Ale też, możemy dalej, przygotowujemy się do, była właśnie niedawno 90. rocznica powołania Akcji Katolickiej przez kardynała Chlonda. Poproszę o następny slajd. Wiara jest dla nas wiarą wymagającą i tak to traktujemy. Przede wszystkim z Eucharystii chcę tu ukazać, w tym roku przeżywamy to jeszcze bardziej, tą Eucharystię, dlatego chcę pokazać, że trwanie na modlitwie jest dla nas nie tylko praktyką religijną, ale przede wszystkim źródłem i miejscem kształtowania autentycznych postaw chrześcijańskich. Także trwanie na adoracji daje nam wielką siłę, bo wtedy widzimy, że Pan Bóg daje siłę, ale też błogosławie w czynie apostolskim. Co to jest apostolstwo? Tak naprawdę apostolstwo to jest po prostu życie by być zwykłym, uczciwym obywatelem. Zwykłym, uczciwym człowiekiem, który daje przykład moralnie spójnego życia, który nie boi się o swojej wierze mówić w swoim otoczeniu. To przede wszystkim katolicyzm, który domaga się obecności w naszych rozmowach prywatnych, towarzyskich, w obradach urzędowych i medialnych. Ważne jest, by być i działać w wielu środowiskach.
wspólnie działać, wtedy możemy więcej osiągnąć. I teraz jeśli w różnorodności będziemy spójni, to przypomnę, że udało nam się wrócić do Święta Trzech Króli. Udało nam się poprzez obywatelskie wspólne działanie zaangażowanych katolików doprowadzić, że mamy dziś wolną niedzielę. To różne marsze afirmujące życie. Czas pandemii też pokazał, wygenerował nowe potrzeby. Pokazywaliśmy, że trzeba zadbać i nie być obojętnym na los naszych parafii, na prasę katolicką, na byt rodzin, którzy z tą prasą katolicką byli związani, a raptem nie można było jej dystrybuować, bo ona szła jakby kierunkiem parafii, które opustoszały na długi czas. Dlatego też staramy się działać według tej zasady. Widzieć, ocenić i działać to zasada równie wymagająca. Poproszę o następny slajd. Zrozumieć swoją rolę. I teraz mamy ukierunkować myśli i serca na budowanie dobrego fundamentu. Jeśli tego fundamentu nie będzie, to Pan Bóg nie pobłogosławi nam w czynie apostolskim. To musi wypełnić nasze serce. I teraz jeśli my wykorzystamy umiejętności i talenty, jakie nam daje również osobowość prawna, to my możemy wtedy jeszcze więcej działań podejmować. Możemy występować do podmiotów, które taką pomoc oferują swojemu społeczeństwu. A przecież niewątpliwie katolicy stanowią jego olbrzymią część. Dlatego też staramy się to czynić. To działania, koncert na Zamku Królewskim, olbrzymie wydarzenie we wszystkich diecezjach, potem finaliści są właśnie na tym koncercie. To wielkie wydarzenie, patriotyczne. Katolik to Bóg, honor i ojczyzna, czyli te wszystkie rzeczy jakby mamy tutaj w społeczeństwie swoim zespalać. Katolik również nie tylko może, ale powinien sięgać po środki dostępne i pomocy. To trzeba naszej przedsiębiorczości w realizowanych projektach, bo jeśli my tego nie wykorzystamy, to na pewno te projekty i te środki wykorzysta ta część, która jest przeciwna Kościołowi. Na wielu poziomach struktur nawiązujemy współpracę z wieloma instytucjami, organizacjami, wspólnotami Kościoła, a szczególnie z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. By lepiej zrozumieć powierzoną nam rolę, Akcja Katolicka podejmuje również współpracę międzynarodową, ale też działalność wydawniczą. Tu na zdjęciu akurat jest spotkanie, gdzie w Warszawie podejmowaliśmy bardzo trudną grupę katolików z ZDK w Niemczech. Oni tam zupełnie mają inną formację, nie mają akcji katolickiej. To jeden z nielicznych krajów europejskich, gdzie akcja katolicka nie istnieje. Natomiast istnieje w bardzo wielu krajach, niemalże na wszystkich kontynentach. Przenikanie wartościami chrześcijańskimi życia społecznego to przede wszystkim nasze prawo i obowiązek. Trzeba z mocą podkreślić, że świeccy mają takie prawo, ale mają obowiązek do tego, by aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym i przemieniać je wartościami chrześcijańskimi. Musimy też promieniować na szeroką skalę. Nie możemy dawać świadectwa tylko w najbliższym otoczeniu. Musi to być szeroka skala, bo tego dziś potrzebuje nasza ojczyzna narażona na różne pseudowartości, które się nam próbuje narzucić i według nich kształtować nasze dzieci i młodzież. Dlatego musimy być obecni w mediach społecznościowych, nie tylko na stronach, bo dzisiaj stron to rzadko przegląda kto. Media, Instagramy, Facebooki i te wszystkie rzeczy. Musimy nabrać odwagi i tam niestety być z chrześcijańską formacją. Akcja Katolicka wiele rzeczy podejmuje. Spore wyzwanie katolikom stwarza dzisiejsza kultura. Zaciera się to, co wypada i to, co nie wypada.
Doskonale wiemy, jadąc na zachód, mimo tego, że tam jest wielka laicyzacja, że wchodząc do świątyni, którą chcemy zwiedzić, nie wejdziemy w krótkich majtkach i nie wejdziemy na ramionczkach. Natomiast to, co się dzieje w polskich kościołach, chrześcijańskiej Polsce, nabawa nas przerażeniem. Dlatego też taka akcja o godny strój w kościele. Akcja katolicka, która realizuje różnego rodzaju takie przedsięwzięcia, puszcza takie plakaty czy zajawki w formie otwartej, że każdy może sobie to wykorzystać, może to w swojej parafii zawiesić, czy do swojej parafii dostosować. Spore wyzwanie dla katolików to również kultura. Szerzej, coraz szerzej grunt do aktów profanacji chrześcijańskich symboli w Polsce otrzymują zagraniczni autorzy. Niestety oswajają oni do świadomego znieważania świętości wiary świat polskiej kultury. To wchodzi do nas bardzo mocno i też tu katolicy muszą na ten wyuzdany i wulgarny sposób często bardzo reagować, bronić Kościoła. Zawsze wierni Kościoła polskiego byli wierni Bogu. Warto dodać, że członkowie akcji katolickiej wyrażają protesty, kierują sprawy do sądu. Aktualnie prowadzi się co najmniej 10 spraw, gdzie byliśmy podmiotami, które o to zawalczyły. Akcja katolicka to bardzo konkretna podpowiedź papieży na kryzys wiary i religijności w Europie. Za ich wskazaniem odrzucono wcześniejsze ideologie, dokonano obrony wiary. Chrześcijanie znów muszą zjednoczyć się pod Chrystusa sztandarem. Akcja katolicka, życie publiczne. Domaganie się Chrystusa w przestrzeni publicznej jest sprawą zasadniczą. Nie sposób pominąć aktywności w podejmowaniu pracy i obecności akcji katolickiej w przestrzeni publicznej. Desygnowanie swoich członków do pracy w zespołach, radach i komisjach po obecność w polskim parlamencie. Trzeba powiedzieć, że akcja katolicka stara się być też obecna w przestrzeni spraw publicznych i warto pokazać kilka przykładów. Przed wyborami samorządowymi, parlamentarnymi, prezydenckimi publikujemy swoje komunikaty, by katolicy wiedzieli, w jaki sposób głosować i podejmować decyzje w wyborach. Jasno precyzujemy, jakiego można popierać kandydata, takiego, który opowiada się za życiem, czy też wartości wypływające z wiary nie zostawia przed drzwiami ministerialnego czy poselskiego gabinetu. To muszą być postawy czytelne. Akcja katolicka desygnuje swoich członków do pracy w różnych zespołach przy strukturach rządowych. Poszliśmy trochę dalej, ale tak, jesteśmy obecni w Sejmie, mamy tam 21 swoich przedstawicieli. Mamy również ludzie, którzy wywodzą się z akcji katolickiej, uzyskali mandaty do rad programowych radia i telewizji. A więc ta jakby obecność, jak przygotowywałam to przedłożenie, to też zauważyłam, że jak wiele kierunków ludzie akcji katolickiej włączają się, by przemieniać ten świat w duchu Chrystusa. Potrzeba nam, katolikom, by dać społeczeństwo najlepszych obywateli, a państwu sumiennych i biegłych urzędników. Jedną z ostatnich inicjatyw przywoływanych też w przerwie naszej przed chwilą, mówiłam o włączeniu się o to, by przywrócić zamkniętą koronę zwieńczoną krzyżem w naszym godle państwowym. Zamknięta korona symbolizowała, że król nie miał więcej nikogo nad sobą, jak tylko Boga. Czas, by ta korona z tym krzyżem wróciła do naszego godła państwowego, odartego w czasach komunizmu. Czy jeszcze warto dodać tę falę profanacji i ataków na chrześcijaństwo?
Trzeba dodać, że nie możemy dać się sprowokować, ale też nie możemy pozostawać bierni na agresję i łamanie prawa. Lewica antywartości występuje pod jednym wielobarwnym sztandarem. Naszym sztandarem jest Chrystus. Kardynał Hlond u początku akcji katolickiej zachęcał nas do zjazdów, byśmy zobaczyli, że nie jesteśmy sami. Teraz też wokół nas jest wielkie takie pragnienie. Jednak to nie mogą być pojedyncze zrywy, że będzie to jedyna wielka akcja, różaniec do granic, czy jakaś inna. One są potrzebne, ale potrzeba nam ludzi, którzy na co dzień uczynią ze swojej pracy, swojej służby, swojej nauki przekazywanie wiary wszędzie tam, gdzie żyją i pracują, by Chrystus królował w nas samych, w naszych rodzinach, w naszych parafiach, w naszym państwie. Dostrzegając blask i cienie współczesnej rzeczywistości, trzeba podkreślić, że mamy skarb, żywą wiarę. Jeśli my jej dalej nie przekażemy, to któż to zrobi? To miejsce wypełnią przeciwnicy Kościoła. Akcja katolicka będzie niezmiennie podejmowała działalność, by posiadany skarb wiary pokazywać innym, by nieustannie na nowo odkrywać piękno Chrystusowego Kościoła. Jak to czynić? Wierzę, że pomoże nam w tym również ten kongres. Ufam, że w przekazie medialnym słucha nas trochę więcej osób, dlatego jeszcze raz wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Nie wiem, czy zmieściłam się w czasie, ale bardzo starałam się. Bardzo serdecznie dziękuję. Królu na Chryste. Zawsze i wszędzie.